Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Wracamy, moi drodzy, z Speedrunem 6.0, a w zasadzie rozpoczynamy nową serię. No cóż, nie będzie tutaj żadnej nowości, jeśli chodzi o tempo gry. Gram na 10 minut cały czas, ale myślę, że będę robił troszeczkę więcej analiz po partiach, jeżeli uznam, że partie będą ciekawe. Zapraszam serdecznie do serii. Myślę, że ona troszeczkę potrwa. Nie zakładam sobie teraz jakichś tam rankingów, ile tam trzeba zrobić. No myślę, że tam te 2400 zawsze ta seria się fajnie kończyła. W każdym razie też rozpoczęła się, przypominam, olimpiada szachowa, więc również będą wlatywały analizy niebawem. No i cóż, zapraszam moi drodzy bardzo serdecznie. Lecimy z pierwszą partią. Zaczynamy z rankingu 1000. No i go. W takim razie zaczniemy ruchem E4. No i pierwsza partia rozpoczyna się posunięciem D5. Obrona skandynawska. Ja tej obrony skandynawskiej za bardzo nie polecam. Na pewno początkującym graczom. Hetman zbija. Nostępem oczywiście wyprowadzamy skoczka i tego Hetmana tutaj atakujemy. Hetman daje szacha blokując w ten sposób gońca. No, myślę, że po prostu goniec E2, tak, żeby łatwo wyjść tym gońcem. Zobaczcie, co robi przeciwnik. Na tym poziomie Hetman sobie tańczy. Raz, dwa, trzy. Atak jest tutaj. Mogę go sprowokować i zagrać skoczkiem. On wybije. Ja wierzę, G1. Lubię grać w sposób taki, żeby inicjatywę mieć nawet za pionka. W sumie tak zrobimy. Niech tak i będzie. Skoczek na F3. Przeciwnik wybija pionka, oczywiście. Wieża G1. No, i tutaj myślę, że trzeba naturalnie wyprowadzać pionka, żeby uruchomić gońca na polu F4. Zawsze po takim ruchu jak skoczek C6, może być on zaatakowany. Myślę, że przeciwnik powinien zagrać skoczkiem. Nie zdziwiłbym się, jakby odszedł Hetmanem z powrotem. No, właśnie, zobaczcie, co się dzieje. Hetman zagrywa na E6 z powrotem. Dobra, dlatego jedziemy tutaj. W sumie myślałem, że koniec F4 można by było szybciej zagrać. Ale nie, bo zobaczcie, że po takim posunięciu mogę mieć zaplanowany taki ruch. Hetman odejdzie i wtedy sobie tam zaatakuje. No, i właśnie o takiej inicjatywie mówię. Pionek oddany. Hetman sobie tańczy. Tu się trzyma, tu się trzyma. Mogę zagrać tak. On może znowu dać szacha. Ja to on mi zbije tego. Goniec na E3. Wszystkie figury grają, a jego Hetman ciągle tańczy. Jak widać, posunięcie C3. No i tu chyba się sypie pionek na, C, na C7. Po wybiciu my jeszcze wtrącimy taki ruch. On może wybić kolejnego pionka, ale wtedy już zbijamy tu. Chodzi o to że jak on zbije tu my z szachem i tam, to on jeszcze będzie miał takie bicie, co też nie przeszkadza w niczym, odejdę królem. Chociaż goniec wtedy zagra tutaj. No więc po tym wybiciu po prostu wieża B1. Ale taniec Hetmana, słuchajcie, odwalił gość. No nie można w ten sposób grać. Tutaj tak podpowiadam osobom na tym poziomie rankingowym, żeby w ten sposób nie grać. No nie jest to sposób dobry, absolutnie nie jest. No, i tak Hetman zbija jednak tu. Wieża B1 tak jak zaplanowaliśmy, tak zagramy. No hetmana będzie tutaj ciężko złapać, ale jest prosta odpowiedź. Zwyczajnie zbijemy tam. On no, nie ma wyjścia, musi odbić. Tutaj zbijemy szybciutko na C7. Król D8. No, i nasza przewaga będzie już bardzo duża. Zwykle tak bywa, niestety. Że zawodnicy y, lubią grać tymi hetmanami na samym początku. No i potem to się y, niestety dla nich źle kończy. Przeciwnik atakuje skoczka. Y, no dobra, tutaj chyba nie ma za dużego wyboru. Po prostu wie, że trzeba skrobnąć. Jeszcze jest opcja kolejnego szacha z w centrum. I tutaj będzie opcja również ataku. No, Król D7 w ogóle niefortunnie, bo jeszcze przyblokował sobie gońca. Jak już. Jak już tracimy tak troszeczkę tego materiału, to starajmy się też próbować grać w taki sposób. <grym> Koleś mnie rozbawia, naprawdę. Król d6, ok. Eee, w taki sposób, żeby nie, nie blokować swoich figur, to miałem na myśli. Ale zobaczcie, co się dzieje. No, Król d6. Hmm. No dobra, goniec f4. Pierwszy szach. Tutaj też nie ma co liczyć bardzo daleko wariantów. OK, jest posunięcie E5. No, mogę po prostu to wybić albo zbić to w przelocie. Jeszcze się tak zastanawiam, bo jak zbiję w przelocie, on to odbije królem, skoczek wejdzie zstępem. Tak, to może mieć du dużo sensu, bo otwieram sobie jeszcze Hetmana w tym układzie. A tym skoczkiem sobie będę mógł wrócić. Chociaż też jest opcja zbicia na B8, rzecz jasna. Tylko pytanie, czy ja tutaj jakoś go nie zamatuję. Ja myślę, że wrócę tym skoczkiem. Jeżeli ktoś mata, nie chce próbować dawać, no to wiadomo, że tam redukcja figur będzie najlepszym sposobem. Tutaj król jak na F5, to bodajże wieża na G5 jak zbija, no to jakiś tutaj mat już wisi. Poczekajcie. Czy ja tutaj czegoś nie przeo przeoczam? Tutaj on może tu szukamy sobie mata. I jeszcze jest w sumie taka opcja, bo on tam nie ucieka, tu nie ucieka, tu nie ucieka. Może tu i tu. No dobra, tutaj jest opcja matowa. Jeżeli król tu lub tu, to skoczek na H4, chyba daje opcję matową. Tak, bo tu skąd, stąd król pójdzie tutaj, i na przykład tutaj mamy mata. A tutaj jest mat od razu na H4. No dobra. OK, no słuchajcie, partia jak partia, hmm, nic tu się wielkiego nie działo, przeciwnik po prostu pograł tym hetmanem i tyle, e, został za to ukarany. No właśnie, to jest dobra nauczka, żeby w ten sposób nie grać. Jesteśmy czarnymi, gramy teraz, o, przeciwnik zagrał skoczek na F3, w takim układzie zagrajmy sobie standardowo D5. G3. Ja na przykład bardzo lubię zagrywać sobie posunięcie skoczek na C6, tak żeby szybko wyjść pionkiem. Przeciwnik bardzo ładnie zagrał, nie pozwala mi tak zrobić, bardzo dobrze i to mi się podoba. Zastanawiam się nad ruchem F3. Jest taki pewnie trochę kontrowersyjny, bo C5 dostanę. Chodzi o to, że jak będę próbować budować centrum, to on może mnie od razu tutaj ukarać takim ruchem i te F6 będzie traciło sens. Więc na pewno warto naturalnie wyprowadzać figurę. Tylko już tak się zastanawiam, jakby to fajnie zrobić. Eee, no dobra, zagrajmy gońcem na f5 z takim planem, tylko że zawsze skoczek na A3 tego pionka będzie bronił. Eee, innym planem jest to, żeby zagrać od razu Hetmanem na d7. Tak też uczynię. Eee, właśnie chodzi o te szybsze wyprowadzenie tych figur, i będę tam celować w h3. To taki też typowy plan ataku. Tyle, że ja się nie muszę z nim spieszyć, oczywiście. Mogę spróbować zagrać też H5, czy też, no nie wiem. No właśnie, skoczek na C, a właśnie, skoczek na C3. Czy taki ruch nie działa teraz. On zagra sobie tutaj. Wiecie co? To teraz posunięcie F6 może mieć bardzo dużo sensu. Nie wpuszczę skoczka. On zrobił szybko roszadę i ja chyba mogę go tu ukarać. Aha, moment, nie mogę. Bo jak tu to on teraz ma skoczka. Dobra. E, w takim razie zróbmy długą roszadę. Skończmy rozwój. E, I będę mógł spokojnie zagrać na przykład ruch E5. Albo ruch H5 i tam będę chciał się do przeciwnika dobierać. Tak zróbmy ruch H5. Oczywiście ja polecam też grać czasami E5 w takich pozycjach. To e, jest wszystko okej. Okay. H5, żeby zagrać H4 i rozbijać pozycję króla. Również G5 można najpierw, a potem H4. To też taki atak kontrolowany bym nazwał. Nie szaleńczy. A, no właśnie. Skoczek zagrał ciekawie. Tu mi atakuje pionka. Jak ja odejdę tu, on mi zagra tu, ja tu. No dobra. E, idziemy i bronimy pionka. E, przeciwnik E3. A no to G5. Może wejść jak najbardziej tutaj. Zagramy tu, on zbije, gońca my wybijemy. I potem dalej nasz plan będziemy kontynuować. Prawdopodobnie może wrócić, tak jak zwykle bywa. No i od razu H4, i myślę, że już białym może się robić gorąco, słuchajcie. Takie proste ataki w takich układach. Oczywiście przeciwnik na to bardzo pozwolił, bo ja na jego miejscu bym wcześniej grał C4 i już sytuacja miałaby inny charakter. Wieża B1, to wszystko idzie chyba zbyt wolno. Aczkolwiek konsekwentnie gra, gość. No i teraz, tak pytanie: czy iść tu od razu? Bo to jeszcze też nie takie proste. On będzie szedł tu, tu ja zawsze mam taki ruch. No dobra, wyprowadźmy najpierw skoczka. I potem spróbujemy zagrać gońcem, żeby skoczek też miał wejście. Ewentualnie tego skoczka trzeba będzie odpędzić. Bo ja już tutaj myślę, jak jestem Hetmanem na H3. Otwiera się linia, bo jak wybije, to on wybije tym. To też jest wszystko ok. Tutaj czarnymi. Um, też nie da się czasami tak w prosty sposób atakować. O, bardzo ładnie skontrował. Muszę przyznać, że to jest ciekawe zagranie. Tyle, że ja chyba tu. Aha, bo ty tutaj wejdziesz. To jest sprytne. Sprytne z jego strony. No, muszę przyznać, że fajnie. No dobra, teraz tak, bicie tutaj, tutaj, chyba od razu wejście tam, trzeba zastosować. Otworzyć wieże, mimo wszystko. Tak, i zagramy od razu tam. W momencie, gdy on zagra tutaj, to my, Hetmanem, chyba na F5, a jednak tak nie chciał, tutaj bardziej broni. No dobra, tu wybijemy. Goniec nam już nie będzie strzelał w obóz. I tu chyba trzeba wybić tego piona od razu, otworzyć wieżę, dokładnie. Mm, I teraz tak. E5 się bardzo narzuca. Tutaj mi kopnie. Może w ogóle goniąc G7, żeby wieżę scalić. Też jest opcja Hetman D5, żeby w ogóle inaczej tak zagrać. No dobra, zagrajmy Hetman D5, koncepcję zmieńmy. Ja nie muszę się tam na siłę też pakować o tym H3. Tak jak się człowiek uprzy na ten atak, to czasem może po prostu to nie wyjść. A teraz jest prosta sekwencja ruchów G5, F5. No i chyba to się udaje. Zwyczajne zdobycie figury. No bo teraz tak, skoczek pójdzie tutaj, ja zagram tak, on zagra tu. Mam chyba opcję bicia tu, tu i tu. Figura nie zdobyta, ale już pionki trzeszczą w szwach. Dokładnie. F5 od razu. Przeciwnik prawdopodobnie zagra tu. No i tak jak mówię, na każdym poziomie liczy się taktyka. Na mniejszym poziomie ta taktyka jest łatwiejsza. Wiadomo. Na wyższym poziomie taktyka jest e, trudniejsza. Ameryki tutaj nie odkryłem. E, no ale jest bardzo ważna i niezbędna. Tak, bardzo dobrze zagrał przeciwnik. Tutaj skoczek odbija, tak jak sobie to wymyśliłem od razu. E, nie ma chyba żadnych wtrąceń, bo zawsze mogę odejść hetmanem i będę groził cały czas wybiciem. Więc jak hetman gdzieś by odszedł, to. Właśnie, cały czas byłaby groźba. A tutaj jest skoszony pionek, skoczek może tu, ale tutaj nie wchodzi. Zawsze mogę odbić tego. Potem grożę tutaj wybiciem na C1. No tak, moi drodzy, czeka nas długa seria. Mam nadzieję, że sporo z tego też wyniesiecie. Ok, no to teraz tak, skoczek C3, trzeba tego skoczka walnąć i wziąć pionka za friko. Tutaj wielkiej filozofii nie ma, zbieramy pionki i jest ok. Skoczek na bandzie, zawsze się można do każdej figury przyczepić, ale zawsze te figury nasze spełniały ważne role. Myślę, że jakaś tam wieża D3 będzie w porządku, na białym polu sobie stoimy i nic się nie dzieje. E6 w zanadrzu, gońca wyprowadzamy, tyle w temacie. Goniec tu nie może, bo jest w cenie ok. Skoczek na B3, ok, no to gramy sobie E6, wzmacniamy i goniec będzie miał swobodę gry. No właśnie i przeciwnik, widzicie, podstawia, to jest tak zwana, no, Wiecie, no taktyka tutaj wielkiej, no mówię, nie, nie ma wielkich słów na to. Podstawka to podstawka. Jak mamy już przewagę, słuchajcie, aż tutaj przejrzę te partie, chodzi mi tylko o ten początek, czy tamten atak mógłby być bardziej skuteczny. Sprawdźmy sobie przegląd partii. Momencik, momencik, nie, 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 ja bym chciał tutaj bardziej analizę. O, dobra. Tu się wszystko jakby zgadza. Dobrze, długa roszada jest w porządku. A4, tu wszystko jest tutaj okay. H5. Yy, czy inaczej można by było zagrać w tej sytuacji? Nie, no ok, H5 jest jak najbardziej w porządku. Goniec E6, błąd. A co tutaj lepszego jest w takim układzie? Goniec H7. A. No tak, to trochę większa, no więcej trzeba było policzyć, bo mi chodziło o to, że przeciwnik tutaj odbije mi pionka, więc zagrałem też gońcem tu. Co nie uważam za jakieś błędne zagranie, bo komputer to że oznacza. H, poczekajcie. Wejście. Tutaj. I E4. A takich rzeczy to nie widziałem. E, wiecie o co chodzi? Bo nawet jak odejdę gońcem, ale cenna nauka, słuchajcie. To on mi zbija po prostu tutaj. Figury nie tracę, ale tracę pionka i tutaj koordynacja figur jest beznadziejna. Wow. No to muszę przyznać, że faktycznie tego aż tak nie widziałem. Doświadczony zawodnik by to wykorzystał. Czyli odejście gońcem na H7 miało więcej sensu. No tak, no bo jak na przykład tu by było wybicie, to też mi się otwierają dwie wieże: e, wieże i Hetman sorry. A tego skoczka zawsze odpędzam. No, i to jest cena nauka, słuchajcie. Przeciwnik się mu pomylił. G5. Skoczek wrócił. I tu goniec H3 mówi, żeby grać w komputer. Od razu goniec H3 i mi mieć problem z głowy. Ja w ogóle nigdy nie byłem zwolennikiem, żeby tak atakować w taki prosty sposób od razu, ale faktycznie to może działać. H5 też jest ok. Wieża B1 to błąd. I co? Skoczek H. Koniec F5, każe grać i koordynować figury. Ale wiecie, no, zależy z jakim przeciwnikiem się gra. No, tak to jest właśnie ciężkie. Um, chodzi o to, że jak grasz z kimś na podobnym poziomie lub silniejszym, to starasz się, jakby to powiedzieć, te figury szybciej wyprowadzić. A w tym wypadku trochę za bardzo chyba kombinowałem. Choć i tak jest tutaj wszystko ok. C3. Bicie jest dobre. Bicie jest złe, król G2. Co tutaj każe grać? Skoczek F5 każe grać komputer. Ale dobra, to można by sobie tłumaczyć na różnoraki sposoby. Myślę, że z praktycznego punktu widzenia jest wszystko w porządku. Hetman był bardzo dobrym ruchem. To błąd? Chwila, naprawdę. Skoczek H4 powinien zagrać. A jak tutaj, to co się dzieje, bo nie widzę? A, po prostu tak. I tak. A, chodzi o strukturę pionków. Wow, słuchajcie, no naprawdę. Eee, aż tego tak nie brałem pod uwagę. Myślałem, że już G4 jest super, ale się dzieje. No właśnie, to jest taktyka, której człowiek nie widzi na początku, co nie? No i właśnie chodzi o to, żeby starać się ją dostrzegać. Tutaj to błąd F5, i tutaj się już kończy zabawa. Dokładnie tak, skoczek zbija, i tutaj to. Tak, tutaj już jest proste. Dobra, eee, dobra, jasne. Jakaś tam nauka, mam nadzieję, że wyszła. Eee, szukamy sobie nowej partii. I niech będzie ruch E4. Zobaczcie, znowu D5 grają przeciwnicy. No oczywiście to zbijamy. Skoczek C3. Większego wyboru tutaj nie ma. I znowu jest atak. Tym razem na E5 chodzi o to, że jak zagram tu, to przeciwnik ma opcję taką, ale wtedy mamy ruch D4. Ok, gramy koniec E2. Z będę mógł wyprowadzić skoczka. Nawet jak przeciwnik zagra mi goniec g4, ja wrzucę mu d4, on zagra w ten sposób, jak mu zagram tak, to on wróci, więc bez sensu, tak, on tu, tu stoi goniec, no to zagram sobie, nie wiem, gońcem, no jak mi zbije, to zbije i też rozwój będzie fantastyczny. No tutaj d4 ruch zagrać trzeba. No jakieś d5, no to wybijemy sobie. C5 tak samo. Myślę, że przeciwnik powinien wyprowadzić figury. Ja myślę, że prosty plan. No skoczek tutaj. Raczej nie ma tutaj opcji takiej, żeby go ukarać bardzo szybko, chyba że przeciwnik sam się podłoży takim posunięciem. A, A6. O, okej, okay, okej, okay, ok. To już ma sens. No skoczek F3. Wyboru nie ma. Wyprowadzamy sobie kolejną figurkę. Zagrał goniec i szybko roszujemy problemy z głowy. O, szybko wybił, oczywiście wybijamy. No A6 już teraz chyba nie było potrzebne, jak jest C6, ale dobra. Myślę nad ruchem G3, żeby wrzucić mu gońca. Dlaczego by nie? Przecież to jest proste zagranie, prawda? Tego hetmana męczyć. Oczywiście można by było popróbować zagrać skoczkiem na A4, żeby wejść na pole B6. Można też spróbować od razu tutaj, no H5 to zobaczcie, właśnie cecha tych zawodników na tym etapie rankingowym jest taka, że oni jakoś figur nie wyprowadzają. Nie wiem dlaczego. Przecież to jest absolutnie najważniejsze. Więc już po takiej jednej krótkiej lekcji można stwierdzić: No przecież ja muszę wyprowadzać figury. Tak, on liczy na to, że ja zbiję tu. Hetman wejdzie, będzie chciał mi dać szybkiego mata. To są takie typowe zagrywki. A zagramy sobie prosty ruch Skoczek A4 z opcją widełek. No i tyle. Proste zagranie. Zobaczcie, Hetman znowu potańczył. Nie wiadomo po co. Zrobił takie kółeczko. Tu się absolutnie nic nie dzieje, bo tym mogę wybić. Poza tym jest taki ruch. Jeżeli przeciwnik zagra tutaj, to mam gońca na G4. Jest po ptokach. Większość z nas y, prawdopodobnie może się bać takiego ruchu i takich ataków i od razu nastaje taka mała szachowa panika. Nic bardziej tutaj słuchajcie mylnego, nie bać się proszę takich zagrań, tu się nic nie dzieje. No i teraz ja mogę tutaj zagrać na przykład. Mogę, y, nie muszę i to jest fajne, bo tutaj y, i mogę też gońcem odbić, więc y, po prostu zbijam sobie wieżę. Jak zagra mi przeciwnik tak, to ja mogę sobie wziąć skoczka. Yy, dobra, no i co, mogę odbić gońcem, mogę odbić pionkiem, mogę zrobić wszystko, odbiję sobie pionkiem, po prostu, No wejdzie Hetman, to wieża zawsze obroni, mogę Hetman D2 zagrać, dokładnie, wieża F2 i bronimy, no nic nie ma, kompletnie, goniec grozi, no oczywiście może wejść skoczek, tutaj, tutaj, ale to też jest bronione, a w następnym ruchu też skoczka mogę skosić. Dać szacha, zagrać d5. Przy tak ogromnych przewagach pamiętajcie o własnym królu. A przewaga już materialna na pewno da radę, żeby, żeby tę partię wygrać. No ok, ruch e6. W sumie to. Nie wiem dlaczego. Po prostu zbijam skoczka. Mam na to mnóstwo czasu, więc to uczynię. No tak, przeciwnik próbuje gryźć. Jasne. Tu chyba tak zagramy od razu. No i myślę, że bicie teraz ma sens. Król zasłonił gońca. Jeśli jak król zagra tutaj, to mamy takie posunięcie. Tu już grozi ruch Hetman D6. No to Hetman D6 dajemy Mate. No dobra. Tutaj ta partia też za wiele nam nie pokazała. Przeciwnik znowu potańczył Hetmanem. No dobra, moi drodzy, lecimy z ruchem E4. No i jest ruch E5. No i teraz pytanie: jaki debiut zagrać? Hmm. No zagrajmy skoczek F3, e, na takim etapie polecam grać na przykład partię szkocką, gambit szkocki, on dobrze działa, e, przede wszystkim ostre rzeczy. Goniec na C5, wow, e, no to zagrajmy D4 od razu, e, chodzi o to, że jak on wybije pionkiem ja nie chcę odbijać, tylko wyprowadzić sobie szybko figurę. I tutaj przejdziemy do gambitu szkockiego, jak przeciwnik zagra tutaj, to mamy opcję C3, bo jak bicie, to też jest tam opcja bicia. Potem Hetman D5. Jak skoczek F6, to zobaczcie, możemy od razu tego przeciwnika próbować tutaj pomęczyć. No taki ruch dla nas absolutnie nie będzie groźny, bo robimy Roszadę. Na5, jeszcze lepiej, słuchajcie. Co tu się wyrabia w tych szachach? No dobra. Myślę, że... Znaczy jestem zwolennikiem Roszady w ogóle, żeby potem zagrać tu, chociaż no tak, no. Jestem zwolennikiem roszady, mimo wszystko. Tutaj, w sumie, ruch był dobry też. Dobra, spróbujemy przeciwnika szybko tutaj pooszukiwać, z tego względu, że skoczek zagrał na H5. No i teraz Hetman chce tego skoczka zbić po takim ruchu. Oczywiście, a tutaj mogę nawet walnąć. Zobaczcie, przeciwnik podstawia, podstawia, podstawia. No i trzeba to po prostu wykorzystać. No na tym poziomie proste rzeczy. Proste rzeczy się dzieją, grozi mat. Grozi no bicie tutaj. No tak, dobra. Lecimy sobie z kolejną partią. No nic nie poradzę na to, że zawodnicy podstawiają. Jest E4. No to słuchajcie, zagrajmy po prostu C5. E, polecam obronę sycylijską. Zobaczymy, jak się zawodnicy zachowają. Często grają też gońcem na C4. E, Powiem tak, na tym poziomie granie obrony sycylijskiej też jest ok, z uwagi na to, że można grać naprawdę na głowę. Grając takie ruchy. Mm, coś tam wiemy o sycylijskiej, o tak powiem. Coś tam wiemy. E, przeciwnicy może nie będą znać teorii, to będziemy grać o na razie, bardzo teoretycznie oczywiście. E, to potem będziemy próbować grać po prostu na głowę rozwojowo. Tutaj, mm, jaki remis? <noise> Gość rzuca remis. No nie, no nie. Nie patogramy, żeby remisować w paru ruchach. Skoczek na. No nie, nie zgadzam się przeciwniku drogi. I posunięcie A6. Przeszliśmy do wariantu najdorfa. No i zobaczymy. No nie, no będzie mi teraz co chwilę remis proponował. Wy tego nie widzicie, ale on non-stop mi proponuje remis. Goniec na D3. Ok. Tutaj można sobie zastosować ruch G6. I zagrać sobie gońcem na G7. Już ten goniec sobie fajnie strzela w skoczka. Skoczek wrócił, skoczek C6, pilnujemy. No tak, muszę powiedzieć, że przeciwnik gra dobrze. Rozwojowo, normalnie, nic się nie dzieje. No i sobie zrobimy po prostu ruszadę. Ruch E5 jak najbardziej może być zagrany. Ale goniec F4. Mi się osobiście nie podoba. Tutaj możemy od razu to przygwoździć. Tu, że mamy słabość, to nic nie szkodzi. Skoczek nie wchodzi nam na pole B5. Jest atak, jest opcja tutaj, żeby walczyć o ten punkt D5. Dlatego goniec E6. No i tak, to już ta partia debiutowo wygląda całkiem ciekawie. Nie jest to debiut do jednej bramki, jak widać. Ale e, trzeba... Trzeba grać po prostu swoje i nie patrzeć na to, że gość nas, od nas ma, wiecie, no tam, nie wiem, 200 czy 300 punktów mniej. Z każdym trzeba starać się podchodzić równo do walki. Ja wiem, to się bardzo łatwo mówi, cały czas to będę powtarzać. Trudniej się gra to w praktyce, ale, ale trzeba, trzeba próbować. No i zobaczcie, wszystkie figury u niego grają, a wyprowadził wieżę Roszadę, wszystko tak wzorowo, jak na ten ranking super. Oczywiście ja tu nie chcę nikogo urazić, ale wygląda to dobrze. No i goniec F1 bardzo słusznie, bardzo ładnie zagrał przeciwnik, to mi się podoba bo on wejdzie skoczkiem tutaj, więc trzeba coś z tym fantem zrobić. Mi się podoba na przykład taki ruch jak Hetman Apić. Schodzimy sobie ze związania i prowokujemy przeciwnika do tego, żeby wybił na d6. Wtedy wchodzimy wieżą i łapiemy super aktywność, a jeżeli tego przeciwnik nie zrobi, no to sami zagramy wieżą na przykład. Poza tym takie wejście gwarantuje nam wybicie i Hetman też kontroluje pole d5, no i taki ruch b4 będzie tutaj wisiał w powietrzu, wieża d8, bronimy pionka, ale prawdopodobnie ruch b4, nie, nie zdziwiłbym się, wtedy odejdziemy sobie hetmanem. Goniec d2, ok, czyli dzieje się podobna rzecz, no ale chyba gość już teraz strategicznie troszeczkę nie skumał o co chodzi, no właśnie wszedł skoczkiem i traci tutaj materiał, pytanie czy tym, nie no skoczkiem. Skoczkiem, skoczkiem, bicie, no jeżeli nawet tak zagra, to mamy z bicie tutaj, dokładnie i nie tracimy żadnego materiału. F6 tutaj nie będzie działało. F6 nie działa, jak on zbije to tak, bo ma zagranie z szachem. Tyle, że mam jeszcze taki ruch i się tak zastanawiam, czy go tutaj nie za... a nie, bo on przecież mi zbije tu... nie, bo z szachem jest. Dobra, bo jest bicie tu z szachem, więc on nie może zbić mi wieży jeszcze. Więc skoczek D4 próbujemy z tej pozycji zamieszać, no jest pionek więcej. Wszystko ok. No i od headman sobie ruszył na D3. Teraz mogę tutaj zagrać. Żaden szach nie jest tutaj groźny. Goniec może zagrać tu. Pytanie, czy nie tak? Jeśli tu, to on. Tu, bo jeśli tu, on tu, to ja bym bicie tutaj, 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 wieża, no i tutaj szach i goniec. Nie bardzo mi to odpowiada, ale dlaczego? Ja nie mogę zbić hetmanu, zobaczcie. Prostej rzeczy nie analizuję od razu. Hetman C2 i drugi pionek wzięty. Odejście gońcem tutaj jest niefortunne, bo goniec strzela po prostu w ścianę, tu i tu. No, i zobaczcie, przeciwnik ładnie rozegrał debiut, a potem ta taktyka i się troszeczkę posypało. No dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedną partię. Kolor czarny, posunięcie B3, o proszę bardzo, czyli tak niestandardowo. No to wyprowadzamy figury piony, sory centralne, skoczek na C6, posunięcie D5, prawdopodobnie tutaj, a jednak nie. Edmone F co on tutaj kombinuje? Nie, no naprawdę to mnie czasem po prostu troszeczkę śmieszy. E, teraz tak, ten goniec zagra tutaj. E, to zagrajmy po prostu A6. To jest też standardowe na taki ruch. Y, goniec B2. A i skoczek na F6. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Przeciwnik przeszkadza w tym, żeby tutaj mi tego pionka skosić. Tu mi atakuje. Jasne, zagram tu, ty mi tu, ja tu. Dobra, zagrajmy na tę inicjatywę znowu. Bije, bije. Dokładnie, i myślę, że taki ruch typu goniec F5. Celujemy sobie z tempem. Każda figura wychodzi. Moim planem jest zagranie Hetmanem na E7, zrobienie długiej roszady. Przeciwnik pozwala na wzięcie pionka. No to go odbijemy. Skoczek wchodzi, jasne. D3 grozi, ale nie. Hetman E7, bo jak D3, to jest opcja fajna. E5. I też będziemy sobie spoglądać na króla. No nie no tutaj chyba przeciwnik troszeczkę taktycznie się myli. Zbijamy zobaczcie. Także, no jeden wniosek. Znowu potańczył hetmanem. Znowu potańczył Hetmanem i tu właśnie się robi dla niego nieprzyjemnie. Mogę jeszcze chyba tak zagrać. Tutaj oczywiście groziło bicie. Hetman H4, ja sobie wybiję tutaj na E3. Z Roszadą jeszcze nie ma się coś śpieszyć. Tutaj wybijamy na E3, po prostu. E, oczywiście, po wybiciu tutaj. Tutaj Pionek może sobie raczej zostać. Chyba mogę zaatakować przeciwnika ruchem gońcem na B4. Raczej tak. Nie sądzę, że niec zagra. Jak zagra, no to ok. To nie będzie tutaj nacisku. Mogę to sobie zostawić i zrobić po prostu Roszadę. I teraz mam taki ruch. Ze zdobyciem Hetmana. No, tak jak widzicie, drugi raz zagraliśmy z inicjatywą, oddając pionka. No, i dało to dobry skutek. No i teraz grozi mat na polu F2. No i ten mat tutaj istnieje. Moi drodzy, na dzisiaj myślę, że to wystarczy. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków. I widzimy się niebawem. Pozdrawiam serdecznie.